różne etapy rozwoju. Pracowałem w prywatnej firmie poligraficznej, 10, to najdłużej, 10 lat przeszło. Pracowałem 7 lat w banku dużym, państwowym. Pracowałem potem 4 lata w branży mięsnej, gdzie byłem takim asystentem zarządu. I zacząłem się rozglądać za czymś innym, ponieważ ta branża mięsna, akurat nie cała branża, ale konkretnie ta firma zaczynała podupadać. W każdym razie usłyszałem, że Koleje Śląskie poszukują pracowników na konkretne stanowiska. Złożyłem CV, no i w końcu dostałem. Przybyłem tu w listopadzie 15 roku i od tej pory jestem bardzo zadowolony, przede wszystkim z ludzi. Pracuję w dziale kontrolingu i planowania finansów. To jest dział o tyle specyficzny, jest to w biurze finansowym, że on właściwie zajmuje się wszystkim, co ma związek z finansami. Między innymi rozliczaniem przejechanych pociągów kilometrów, rozliczaniem rekompensat do przejechanych kilometrów otrzymywanych od Urzędu Marszałkowskiego. I dotyczy to nie tylko, chociaż głównie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ale również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, bo jest to obszar, gdzie również jeździmy. Dotyczy to również dofinansowania tytułu współpracy z GZM. Osobną sprawą są ubezpieczenia mienia Kolei Śląskich oraz mienia dzierżawionego. Tu chodzi także o tabor. Największą satysfakcję sprawia mi to, że praca z odszkodowaniami, z ubezpieczeniami, obsługa tych ubezpieczeń, to jest coś, co rzadko się powtarza. Albo nawet jeśli się powtarzają pewne przyczyny, to każda szkoda jest inna. Są tam różne ciekawe rzeczy i za prawie każdym razem uczę się czegoś nowego. To nie jest całkiem powtarzalne. Pasja do sportu. To jest raczej kwestia temperamentu. W poprzedniej pracy jeździłem na rowerze. Około 10 tysięcy kilometrów rocznie. Ponieważ pracę miałem daleko, 17,5 km zgodnie ze wskazaniami wujka Google'a od domu. Okazało się, że najszybszym sposobem dotarcia do pracy w Mysłowicach z Katowic Piotrowic, i to bardziej właściwie z Katowic Ligoty, jest jazda na rowerze, ponieważ ja wcześniej zawsze chodziłem po górach. Zacząłem jeszcze w czasach maturalnych, w klasie maturalnej. Potem przyszedł klub wysokogórski, później głównie klub taternictwa jaskiniowego, gdzie działałem aktywnie przez kilkanaście lat. Byłem nawet skarbnikiem i prezesem. Jak skończyłem dojeżdżać do Mysłowic, zacząłem pracować w kolejach, zacząłem jeździć pociągiem, ale jako że nie mam daleko, czyli 6 km zgodnie z wujkiem Googlem, zdarzało mi się też biegać do pracy, a zwłaszcza z pracy, bo można zrobić po drodze zakupy. Dość wcześnie zrezygnowałem z posiadania samochodu. Żona mi w tym pomogła, bo go rozbiła po prostu i stwierdziłem, że lepiej, taniej i zdrowiej dla niej i dla mnie będzie, jak nie będziemy mieli samochodu, będziemy się więcej ruszać. Przeszedłem z roweru na chodzenie czy bieganie. Z braku czasu wolę biegać. Jest to jednak dwa razy szybsze, przynajmniej. Nie biegam tylko wtedy, kiedy jestem bardzo zmęczony albo dużo zakupów naładuję do plecaka, no z tym to nie bardzo. Jak Forrest Gump, jak gdzieś idę, to biegnę. Pierwszy raz, mając 50 lat, wystartowałem w maratonie. Dwa razy w roku biegałem maratony. Kończyłem je, 6 maratonów ukończyłem, jednego mi się nie udało, bo popełniłem jakieś tam błędy i musiałem zejść z trasy. Przebiegłem też raz 100 km w ciągu jednego dnia, ale to było zdecydowanie za dużo, to już jest męka. Powyżej 42 km to zdecydowanie już nie jest przyjemność.